Cześć, witajcie. Witam Was wszystkich. Chciałbym Wam powiedzieć o moim nowym projekcie. Oficjalnie ogłosić przygotowania do mojej nowej podróży dookoła świata. Czymś bardzo trudnym, ekstremalnym, ale jednocześnie wspaniałym. Mojej pięknej podróży dookoła świata. Niesamowitej. Mojej przygodzie życia. Ale za czym to zrobię? Przedstawię się tym, którzy mnie nie znają. Jestem Darek Kotala, pochodzę ze Złotoryi i Złotej na Dolnym Śląsku, a obecnie mieszkam i pracuję w Cambridge. Te osoby, które mnie znają, powiedziałyby, że lubię przygodę, wyzwanie, sport. Tak jest, zgodzę się z nimi w zupełności. Swoją rzeczywistość lubię przeplatać, grając w tenisa, biegając za piłką. Taka jest moja rzeczywistość i codzienność. Ale od czasu do czasu robię coś innego. Coś większego. Takimi rzeczami były moje podróże rowerowe. Pierwszą taką podróżą była jazda rowerowa z Anglii do Polski. W 2013 roku. Następnie było dookoła Polski w 2015 roku. Ostatnia podróż rowerowa dookoła świata była pomiędzy 2017 a 2018 roku. Poświęciłem rok czasu na tą podróż. Widziałem wiele fajnych rzeczy, zrobiłem wiele ciekawych rzeczy. Byłem w Nowej Zelandii, byłem na Hawajach, byłem w kasynie w Las Vegas. Nawet udało się wygrać. Byłem również w Chinach i w Tybecie. Tam widziałem Mount Everest i ukradłem chińską flagę. Po prostu było ich za dużo w Tybecie. Ale o tym nie mówcie nikomu. Jeszcze chcę wjechać do Chin. Mam nadzieję wjechać i wyjechać. Ale przede wszystkim w tej pierwszej podróży dookoła świata poznałem wiele ciekawych osób. Serdecznych, miłych. Dziękuję Wam wszystkim za gościnę, za jedzenie, za dawanie pieniędzy. Było Was miło poznać. Pozdrawiam Was wszystkich tutaj. Ale głównie moje pozdrowienia ślę na Ukrainę. Trzymajcie się tam, nie dajcie się. Chcę Was wszystkich jeszcze raz zobaczyć. Nawet tego psa, który mnie ścigał. To była pierwsza podróż dookoła świata. Taka nieduża w porównaniu z tym, co chcę zrobić. Z tą moją nową podróżą dookoła świata. I teraz tak. W pierwszej były 4 kontynenty. Teraz będzie 5. W pierwszej było 17 krajów. Teraz będzie 29 krajów na drodze. W pierwszej było 23 tysiące kilometrów zrobionych. Teraz będzie znacznie, znacznie, znacznie więcej. I do tego... To nie wszystko. Będą 2 morza, 2 oceany i Amazonka do pokonania. Ma być to kompletne dookoła świata. Każdy centymetr, metr, kilometr trasy ma być pokonany tylko i wyłącznie przy pomocy moich własnych sił. Żadnego żagla, żadnego silnika. Na lądzie będzie to rower, a na morzach i oceanach będzie to łódź. Żadnego żagla, żadnego silnika. Kompletne dookoła świata. Tylko przy pomocy moich mięśni, ciała i ducha. Co o tym sądzicie? Jak to Wam się podoba? Dajcie znać. Wszystkie komentarze są mile widziane. Nawet takie, że to samobójstwo. Nawet takie, że to głupota. Jakby starsza pani powiedziała. I tych wspaniałych, że to super przygoda. Świetny challenge i wyzwanie. Wszystkie są mile widziane. Podróż, do której przygotowania będą ciężkie i długie. 3, 5, może więcej lat. Sama podróż również. 3, 5, 7. Zobaczymy. Wyjdzie w praniu. Tak to będzie. Jesteście mile widziani do uczestnictwa w tym projekcie, na trasie, w przygotowaniach. Tutaj możecie nacisnąć subskrybuj. Możecie też włączyć powiadomienia. A także tutaj macie na dole linki dotyczące tej podróży, tych przygotowań i tego wyzwania, a także pierwszej podróży dookoła świata. Pamiętajcie, podążajcie za pięknem, podążajcie za swoimi marzeniami, podążajcie za moją podróżą, a jeśli chcecie, podążajcie za mną. Jak wspomniałem, wszyscy jesteście mile widziani w tym projekcie, który nie będzie tylko podróżą geograficzną, ale również będzie podróżą przez nasze życie. Bądźcie obok mnie, towarzyszcie mi, tej podróży, cudownej, magicznej, niesamowitej i pięknej. Podróży zwanej życiem. Na koniec powiem o Olu Dobie.
naszym podróżniku, kajakarzu, który przepłynął Atlantyk dwa razy. Olo, przede wszystkim pozdrawiam Cię, gdziekolwiek jesteś. Tam na górze, czy tam na dole, ponoć na dole jest ciekawiej i zabawniej. Olo wspominał, nie bójcie się marzyć, ja się z nim zgadzam w 100%, nawet 200%. Nie bójcie się marzyć, od siebie dodam. Nie bójcie się marzyć i ścigajcie swoje marzenia, bo kto wie, może je dościgniecie. Dzięki, na razie i do zobaczenia wkrótce.